Dzień dobry Państwu, witamy w trzecim odcinku Stal Rzeszów Q&A. Dzisiaj naszym gościem jest Dominik Marczuk. Cześć Dominik. Cześć, witam wszystkich. Tak jak to było w pierwszych dwóch odcinkach, poprosiliśmy Was o to, abyście zadali pytania do Dominika na Facebooku i na Twitterze, no i wybraliśmy te naszym zdaniem najciekawsze i chyba będzie trochę śmiesznie, trochę o Twojej historii z piłki juniorskiej i z tego, jak przychodziłeś do seniorów, więc na pewno będzie to bardzo ciekawy odcinek. Nie ma co czekać, zaczynamy. Myszor zapytał, czy pochodzisz ze sportowej rodziny? Nie, nie pochodzę ze sportowej rodziny. Jedynie gdzieś mój brat też próbował grać w piłkę, ale gdzieś tam nie było to dla niego, ale często gdzieś tam wychodziliśmy, graliśmy na Orliku czy na hali, dogadywaliśmy się, gdzieś na boisko też wspólnie chodziliśmy, ale nie pochodzę ze sportowej rodziny. Jasne. I jak wyglądały Twoje początki z piłką nożną? Mniej więcej w jakim wieku rodzice pewnie Cię zapisali do jakiejś szkółki? Nie, to było na hali, gdzie kopałem piłkę właśnie z bratem wtedy. Wtedy miałem bodajże 6 albo 7 lat. I właśnie zobaczył mnie trener Huraganu Międzyrzec Podlaski, czyli to był mój pierwszy klub. Zobaczył po prostu jak kopię, jak gdzieś tam gram sobie w piłkę w takim młodym wieku i zaprosił mnie na pierwszy trening do Huraganu. Właśnie i tak zaczęła się gdzieś tam moja historia z piłką nożną i chciałem pozdrowić serdecznie trenera Kamila Korniluka, bo gdyby nie on, no to pewnie nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem obecnie. Jasne, będziemy jeszcze dopytywać za chwilę, w zasadzie to kibice dopytywali o to, jak ta twoja historia wyglądała. No i teraz pytanie od Karola. Czy w dzieciństwie miałeś ulubionego kompana do gry w piłkę w szkole lub na osiedlu? Jeżeli tak, to kto to był? To był i jest obecnie mój najlepszy przyjaciel, Krzysiek Chodziński, którego też serdecznie pozdrawiam. Przyjaźnimy się tak naprawdę od 13 lat. Zawsze chodziliśmy gdzieś tam na osiedle grać w piłkę. Pamiętam, że jeszcze jak chodziliśmy do podstawówki, to przychodziliśmy ze szkoły o 14 i potrafiliśmy grać do 22, iść do szkoły. Następnego dnia też przyjść ze szkoły i od razu wychodziliśmy na boisko, graliśmy po 8 godzin. Także no to były piękne czasy, których na pewno nie zapomnę do końca życia i wspominam to bardzo, bardzo dobrze. I wydaje ci się, że to ci trochę pomogło w tym, żeby zdecydować się właśnie, żeby iść w kierunku piłki nożnej, bo teraz chyba nie ma czegoś takiego, że nie wiem, przechodzisz przez jakiekolwiek osiedle i widzisz, że dzieciaki tłuką w piłkę od 14 do 20. Nie. Teraz są, wydaje mi się, że inne czasy, gdzieś tam większość gra na komputerze, czy mają jakieś inne zainteresowania, ale za moich czasów właśnie no to chodziliśmy i na tym boisku po prostu było bardzo, bardzo dużo osób. I często właśnie graliśmy, czy to właśnie nawet na Orlik chodziliśmy, czy na hale, więc wtedy no grało się i grało, nie? No i drogie dzieci, korzystajcie z doświadczenia nieco starszego kolegi, bo warto grać w swoim gronie i potem można zostać tak obiecującym talentem piłki nożnej. Arnold Olszewski pyta, czy masz jakąś sytuację z dzieciństwa, na przykład z osiedla lub ze szkoły, której nigdy nie zapomnisz? Na pewno to jest jedna sytuacja. Byłem w 5 klasie podstawówki. To była sytuacja z moją wychowawczynią, która mnie po prostu nie lubiła. I pamiętam, że dostałem wtedy 1 ze sprawdzianu. I powiedziała mi takie słowa, których nie zapomnę do końca życia, żebym zaczął się w końcu uczyć, bo piłka ani pieniędzy, ani żyć mi nie da. I to będą słowa, które gdzieś tam zapamiętam do końca mojego życia. I ja pamiętam, że wtedy odpowiedziałem, to zobaczymy. I mam nadzieję, że jednak się myliła. To zobaczymy. Arnold Olszewski ponownie. Czy pamiętasz sytuację z drzwiami do szatni w podstawówce? Pamiętam doskonale. Pamiętam, że wtedy od zawsze miałem charakter, gdzie nie lubiłem, nie potrafiłem przegrywać, dlatego gdzieś tam miałem trudny charakter. Teraz gdzieś nauczyłem się, ale jak byłem młody, zawsze byłem taki zawistny i nie potrafiłem przegrywać. I pamiętam, że wtedy mieliśmy chyba WF i mieliśmy tam grę mieliśmy i przegraliśmy wtedy. I był koniec WF-u, to był WF i właśnie ja byłem bardzo wkurzony tam na moich kolegów i na siebie
i pamiętam właśnie, że wtedy zamiast normalnie otworzyć drzwi, to kopnąłem je i pamiętam, że one wypadły z zawiasów i wtedy zamek się popsuł i tam musiałem odkopywać. Kto z nas nigdy w dzieciństwie albo nie zbił szklanych drzwi, albo po prostu nie zepsuł drzwi, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale miałeś tam jakieś problemy potem w szkole? Nie, bo to bardziej był WF-ista, który też gdzieś tam mnie nie lubił. To nie był mój nauczyciel WF-u, tylko to był inny WF-ista, który mnie wspominał, ale mnie nie lubił i właśnie pamiętam, że wtedy on to zobaczył i zadzwonił do rodziców i tam musiałem odkupywać te drzwi. Muszę wykorzystać okazję, czy nauczycieli z SMS-u Stali Rzeszów lubisz, czy nie? Tak. Nie wszystkich, ale większość lubię. Bo tak, słuchając twoich historii z podstawówki, to tak nachodzi mnie taka myśl, jakie były twoje relacje ogólnie z nauczycielami, bo powiedziałeś, że miałeś taki troszkę trudniejszy charakter, ale pewnie miałeś nauczycieli, którzy cię popchnęli w kierunku Tak. Było dużo tych nauczycieli, tylko no niestety nie wszyscy mnie uczyli, tak? Tak jak gdzieś Kamil Korniluk, mój trener, który uczył WF-u, niestety mnie nie uczył, ale gdzieś tam gdyby nie on, no to nie wiem, czy właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, bym był tutaj, gdzie jestem. Było też paru nauczycieli, czy to pani od języka polskiego, która mnie bardzo lubiła, mimo tego właśnie, że miałem ciężki charakter, ale byli nauczyciele, którzy mi dość często pomagali i w gimnazjum również byli też tacy nauczyciele, którzy właśnie nie szli pod górkę, tylko chcieli bardziej mi pomóc. To teraz przeskoczymy trochę do pytania trenera Marcina Wołowca. Jak to zrobiłeś, że w tydzień zaliczyłeś cały semestr w szkole i tutaj trener dodaje, że oczywiście to był ostatni tydzień w semestrze? No tutaj nie mogę zdradzić szczegółów, ale cieszę się, że się udało zaliczyć. Trener Marcin Wołowiec, wszystko serdecznie pozdrawiamy. Tymek Lato, jak wspominasz byłego wychowawcę z Bursy, pana Artura S? No tutaj też sytuacja była, gdzie to był nasz wychowawca przez 3 lata w gimnazjum, bo 3 lata w gimnazjum uczyłem się w Lublinie. No i to był wychowawca, który też gdzieś tam za nami nie przepadał. Pozdrawiam oczywiście wszystkich moich kolegów z internatu, z którymi gdzieś tam wtedy mieszkałem. No i to był właśnie wychowawca, którego nie wspominam zbyt dobrze, ale na pewno gdzieś tam trzymał dyscyplinę, trzymał porządek w pokojach właśnie, żebyśmy też dbali o ten porządek, bo nie mówię, że my byliśmy też święci, bo wiadomo jak to było w gimnazjum, ale były różne sytuacje gdzieś tam, gdzie mógł nam jednak troszkę odpuścić, a jednak szedł za ciosem i jednak dzwonił do rodziców i myślę, że na tym skończymy. A masz wrażenie, że ten twój nieustępliwy charakter pomaga ci teraz na boisku? Jest takim czymś, co sprawia, że wyróżniasz się na murawie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że gdyby nie mój charakter, to na pewno nie byłbym takim zawodnikiem, jakim jestem, bo tak jak gdzieś ten charakter w życiu prywatnym nie zawsze mi pomaga, to tak w piłce mi pomaga i to bardzo dużo. Dlatego myślę, że potrzebny jest właśnie taki charakter i myślę, że w piłce mi pomaga. No i to też widać i tutaj wyjaśniła się ta tajemnica, o której wszyscy mówili, jak przychodziłeś do Stali. Wiesz, 16 lat, taki odważny, biegnie z piłką, nie boi się dryblować, nie boi się przejść w pole karne. No i tutaj mamy jedną cząstkę tego, jedną składową wizerunku trochę boiskowego Dominika na boisku. Wojciech Lasota i tutaj tym pytaniem przechodzimy już do tego, co obecnie. Dominik, dlaczego Stal? Ja to pytanie rozwinę. Co zdecydowało o tym, że przenosząc się z trzecioligowego Podlasia Biała Podlaska, gdzie już miałeś ponad sezon, czy mniej więcej sezon zagrany od deski do deski, jako 16-latek na trzecioligowych boiskach, wybrałeś akurat Stal do dalszego rozwoju? Myślę, że to też z moim byłym menadżerem zdecydowaliśmy o tym, że przenieśliśmy się do Stali Rzeszów. Były też różne oferty z drugoligowych jeszcze klubów, ale Stal była takim klubem najbardziej konkretnym, gdzie chcieli, gdzie wiedzieli, co chcą. Dlatego gdzieś zdecydowałem się na przenosiny do Stali Rzeszów.
Jasne. Jak wspominasz swoje pierwsze dni, bo nie ukrywam, że mnie to zastanawia jako też osobę młodszą. Jak to jest wejść do szatni seniorskiej drużyny, mając 16 lat i dostając coraz to większe szanse i to jeszcze praktycznie na drugim końcu Polski? Może trochę przesadzam, ale zupełnie w innym miejscu na mapie kraju. Na pewno na początku było ciężko. Ciężko się zaklimatyzować, bo przychodziłem z małego miasteczka, gdzieś tam przychodziłem z małego klubu do klubu z aspiracjami wyżej, dlatego ciężkie te początki wspominam, ale na pewno jestem zadowolony z szatni, która do tej pory jest naprawdę, jeśli chodzi o taką atmosferę w szatni, nowych zawodników, bardzo wspierają. Też właśnie Piotrek Głowacki, kapitan drużyny, też mi pomógł, jak przychodziłem do tej szatni, gdzieś tam zaaklimatyzować się, więc myślałem, że będzie jeszcze ciężej niż było. Na pewno te początki nie były łatwe, ale gdzieś tam szybko się zaaklimatyzowałem. Też właśnie z Mariuszem Sławkiem dobrze zaczęliśmy gdzieś tam się dogadywać i później było już coraz lepiej. Jasne, no i to też przełożyło się trochę na boisko, prawda, ta atmosfera. Grzegorz Drozdowski, jak oceniasz swój debiut w Stali oraz rozwój przez te kilka lat spędzonych w klubie? No, swojego debiutu w Stali Rzeszów na pewno nie mogę zaliczyć do udanych, ponieważ wtedy dostałem w 57 minucie drugą żółtą kartkę i w ostateczności czerwoną i wyleciałem z boiska. Ale rozwój swój w Stali Rzeszów oceniam naprawdę bardzo pozytywnie. Gdzieś ja nie ukrywam, że sam po sobie nie spodziewałem się, że w ciągu półtora roku zrobię gdzieś tam taki progres, jaki zrobiłem, więc naprawdę rozwój przez te półtora roku, gdzie przychodziłem, a w jakim etapie jestem teraz, oceniam naprawdę, naprawdę pozytywnie. I z twojej perspektywy, gdzie ten rozwój widzisz najbardziej? W jakim elemencie? Czy jest to bardziej fizyczność, czy umiejętności czysto piłkarskie, czy może to jest liniowe, czyli rosłeś cały czas? Wydaje mi się, że fizyczność przede wszystkim, bo gdzieś jak przychodziłem do Stali i nie grałem te pół roku, bo zagrałem wtedy tak naprawdę jedno spotkanie z Bytowią, gdzie dostałem czerwoną kartkę, to wtedy właśnie z trenerem Dąbkiem bardzo mocno pracowałem na siłowni właśnie i myślę, że pod kątem właśnie fizyczności rozwinąłem się bardzo, bardzo dobrze i gdzieś też pomogło mi to oczywiście w aspektach piłkarskich, ale tak jak mówię, że gdzieś tam i treningi siłowe, gdzie nie grałem, gdzie robiłem tych treningów siłowych jeszcze więcej, pomogły mi właśnie zbudować taką swoją osobę, fizyczność i właśnie też motoryka oraz dynamika, gdzie ta praca była wykonywana. To myślę, że to zadecydowało też o moim progresie, który robiłem regularnie. Wykorzystam okazję, żeby dopytać o trenera Dąbka, bo widząc zdjęcia czy nagrania z treningów, można zauważyć, że te właśnie zajęcia motoryczne czy siłowe są dość niespotykane, bo ktoś jak popatrzy z boku na przykład na wyścig taczkami na sztangach albo na to, co było bodajże w poniedziałek, czyli że jeden piłkarz obwisł, na drugim musiał go przejść wisząc. Czy taka forma zajęć ci się podoba i to jest to właśnie, o co chodzi w piłce, żeby szukać takich ćwiczeń? Tak, bo trener Dąbek też właśnie szuka takich ćwiczeń jeszcze przed głównym treningiem, takich rozrywkowych, bardziej zabawowych, dlatego forma takich ćwiczeń jest na pewno też dla drużyny fajna i na pewno też robi w jakiś sposób atmosferę, dlatego no, takie ćwiczenia jak najbardziej i tutaj do trenera oby takich więcej ćwiczeń. Jasne, dołączamy się do tego. Może nie dla mnie, dla piłkarza. Tak. Tom S. W skali od 1 do 10, jak ocenisz swoje dotychczasowe występy w Stali i dlaczego? Oceniam swoje występy na 7. Na ocenę 7, ponieważ początki, gdzie zaczynałem, gdzie przyszedł trener Daniel Myśliwiec, gdzie postawił na mnie, to nie były takie początki gdzieś tam jak sobie chciałem wyobrazić, gdzie ja chciałem grać, bo dopiero gdzieś tam wchodziłem na ten poziom drugoligowy, zaczynałem i wtedy ten poziom był już taki
dość dobry, ale nie na taki, który chciałem wejść, który udało mi się wejść w lato i chcę jeszcze wyżej. Dlatego ta siódemka ze względu na właśnie te poprzednie mecze w poprzedniej rundzie. Jasne. Marcin Piorun, co dla Ciebie jest priorytetem w obecnej rundzie i czy na tę chwilę widzisz Stal Rzeszów w dłuższej perspektywie, jeżeli chodzi o swój rozwój? Moim priorytetem w tej rundzie jest awans ze Stalą do pierwszej ligi i na ten moment tylko się na tym skupiam. Nie wybiegam w przyszłość, co będzie dalej. Chcę się skupić na tym, żebyśmy awansowali ze Stalą Rzeszów do pierwszej ligi, a co będzie dalej, to już zobaczymy. Jasne. I dopytując jeszcze o Stal Rzeszów właśnie, jak wyglądała Twoja pozycja w Podlasiu Białopodlaska na boisku? Byłeś bardziej pomocnikiem, czy już wtedy grałeś na boku obrony? Już wtedy grałem właśnie na prawej obronie. Na początku grałem przez pierwsze 5 kolejek na lewej obronie, później zmienił się trener, zacząłem grać na prawej obronie i gdzieś tak zostało. I tu się to jest, czujesz, że to jest Twoja pozycja? Już tak, na stałe? Czuję, że to jest już moja pozycja, w której chcę się cały czas rozwijać i mam nadzieję, że już do końca mojej kariery będę występował na tej pozycji. Jasne, świetnie. A jak wyglądała rywalizacja z Ramilem, który teraz przeszedł do Legii Warszawa? Bo Ramil był bardziej pomocnikiem, zawodnikiem ofensywnym, a potem zaczął grać właśnie na Twojej pozycji, między innymi gdy Ty byłeś powoływany na kadrę. I nie ma też co ukrywać, że łączą Was przyjacielskie relacje pewnie do tej pory. Wspomagaliście się jakoś? Motywowaliście się do wspólnych treningów, występów w Stali? Tak. No, my z Ramilem zawsze dobrze się dogadywaliśmy. Ramil też to jest wszechstronny zawodnik, gdzie może zagrać i na ataku, i w pomocy, i na prawej obronie. Dlatego pewnie występował też na prawej obronie, na prawej dziewiątce. Potrafił zagrać wszędzie. No i z Ramilem, tak jak mówię, zawsze dobrze się dogadywaliśmy. Nawet jak odszedł do Legii, cały czas rozmawiamy, mamy ze sobą kontakt. Także łączą nas cały czas przyjacielskie relacje. Jasne. Michał pyta, czy masz jakiś klub, któremu kibicujesz oraz zawodnika, na którym się wzorujesz? Konkretnego klubu nie mam, ale przez ostatnie lata obserwowałem Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu. Gdzieś tam podobał mi się bardzo jego styl gry w ofensywie, jego wrzutki, też jego właśnie podłączenia się, no to często gdzieś tam obserwowałem w meczach, mimo że tych meczy dużo nie oglądam, to obserwowałem i to jest taki dla mnie zawodnik, który gdzieś tam też zrobił ogromny progres, jeśli mówimy o na przestrzeni 2 lat, bo miał liczby naprawdę fantastyczne. I to był taki zawodnik, na którym się wzorowałem i wzoruję. Jasne. A jak to jest u Ciebie właśnie z tym oglądaniem meczów w wolnym czasie? Bo pytając większość piłkarzy, oni mówią, że nie oglądają tych spotkań, bo jednak własnej piłki jest im za dużo. Ty też jesteś rodzajem zawodnika, że zagrać mecz fajnie, ale już obejrzeć to wolę sobie czy pograć z kolegami w gry komputerowe albo spędzić jakoś inaczej czas niż właśnie oglądać mecze. No chyba, że jakiś mecz mnie tak wyjątkowo zaciekawi albo właśnie pójdę z kimś oglądać, to wtedy jeszcze tak, ale tak samemu, żeby się zabrać, to ciężko. Jasne. Jeszcze dopytam o to przejście z piłki juniorskiej do seniorskiej, bo w trakcie sezonu pomogłeś jeszcze Stali Rzeszów bodajże 18, tak, w Centralnej Lidze Juniorów. Jakie różnice zauważyłeś między tym graniem w seniora, gdzie już jesteś ogranym zawodnikiem na tym poziomie, jednak na ten jeden mecz cofając się dalej do piłki juniorskiej, jakie są te główne różnice między jednym a drugim aspektem? Na pewno szybkość gry. Na pewno szybkość gry, gdzie zauważyłem to jak graliśmy właśnie z Sandecją. No i na pewno dribbling, bo wielu zawodników właśnie, gdzie w piłce seniorskiej gra się na jeden kontakt, na dwa kontakty, podanie, wyjście, to w tych właśnie juniorskich gdzieś tam dużo osób próbuje zrobić z siebie gwiazdę, ominąć 3 zawodników właśnie. Dlatego szczególnie właśnie to jest to, co zobaczyłem po tym jednym meczu i no tak jak powiedziałem, zdecydowanie szybkość gry. Czyli można wysnuć wniosek, że lepiej jest jak najszybciej wejść do tej seniorskiej piłki w takim wieku, jak ty wszedłeś? Tak, myślę, że nawet jeśli gra się w tej CLJ-ce u 18, a gra się w seniorach, to jednak ta różnica jest duża i im,
im szybciej wejdzie się do piłki seniorskiej, tym później będzie łatwiej się zaklimatyzować w późniejszym etapie właśnie gry. Jasne. I ostatnie pytanie naszego Q&A. Jak oceniasz generalnie ten okres przygotowawczy, jak wam idą przygotowania i jakie masz nastawienie osobiste do tej najbliższej rundy? Okres przygotowawczy jest, można powiedzieć, że jest dość ciężko, bo mamy poniedziałek, wtorek dwa treningi, czyli trening na boisku i trening siłowy, ale na pewno oceniam dobrze okres przygotowawczy, który gdzieś tam pracowaliśmy, czy na obozie i do tej pory pracujemy. No, nastawienie mam takie, że nie mogę się doczekać już ligi, bo tak jak gdzieś każdy piłkarz, wiadomo, że sparingi i traktuje się tak samo, ale jednak jak ruszy liga, to jest totalnie, jest inna otoczka, są emocje, jest adrenalina właśnie, dlatego nie mogę się doczekać tego pierwszego meczu z Kaliszem. Jasne, my też się nie możemy doczekać tego pierwszego spotkania, już naprawdę na koniec. Kto jest lepszy w FIFA, Sławek Szeliga, Wiktor Kaczorowski czy ty? Ja. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy odcinek Q&A Stali Rzeszów. Dominik Marczuk był naszym gościem i życzymy powodzenia w rundzie wiosennej. Dziękuję bardzo.